Dzień dobry. Pani profesor? Dzień dobry. Szukała mnie pani, prawda? Ty... Mogą nas panie na chwilę zostawić? Do widzenia, proszę zamknąć drzwi. Panie Sobczak, co mają znaczyć te zdjęcia, które mi pan wysłał? Ale jakie zdjęcie? Te zdjęcia, które od pana otrzymałam. Nie, to jakaś pomyłka, ja nie chciałem tego wysyłać na pani numer. Absolutnie to jest jakieś nieporozumienie w tym momencie. Czy pan upadł na głowę? Ale... Tą sprawą zajmie się dziekan do spraw studenckich. Ale pani profesor, ja nie wiem, to nie są zdjęcia do pani, to są do mojej dziewczyny miały być. To skąd w takim razie ma pan mój numer telefonu? No właśnie nie wiem, to jakieś jest cholerne nieporozumienie. Coś wrabia mnie ktoś czy coś takiego. Pani profesor, ja bym się nie ośmielił czegoś takiego wysyłać pani na telefon prywatny. Błagam, no proszę tego do dziekana nie zgłaszać. Proszę nie zgłaszać. Proszę. Dobrze, ja dam panu ostatnią szansę. Skasuję te okropne zdjęcia. A pan, proszę, niech się zajmie nauką, bo ja czarno widzę pana przyszłość dobrze, na tej dobrze. Uczelni. Dobrze, ja dziękuję za szansę. Dziękuję. Do widzenia, proszę poprosić studentki. Przepraszam. Proszę bardzo, do widzenia. No świetne to było, naprawdę. Bawiłam się doskonale. Co to miało być do cholery jasne? Ty się dobrze bawisz? Bardzo. Czy my się nie możemy jak ludzie dogadać? Po tym, jak przez ciebie straciłam faceta? Nie sądzę. Monika, przecież ty nie masz faceta teraz, ja jestem wolny. Czyli myśmy nie mogli w jakieś takie przyjacielskie stosunki się zagłębić, coś takiego? Ja nie chcę mieć z tobą żadnych stosunków. Przez ciebie cała uczelnia mówi, że ja jestem złodziejką. Czego ty ode mnie chcesz? Zniszczę cię. I bawi mnie to dużo bardziej niż seks z tobą.